Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 i 15 werset. Paul White był kiedyś lekarzem misyjnym na terenach dzisiejszej Tanzanii. Pewnego wieczoru trąba powietrzna przeszła przez tamtejsze okolice i zniszczyła dach szpitala nad salą dla chorych. White opisał to następująco. W sali dla chorych leżało dwóch Afrykanów ze złamanymi nogami. Jeden z nich był już prawie zdrowy i zaczynał stawiać pierwsze kroki. Jednak drugi wciąż miał założony sztywny gips. Kiedy cyklon zerwał dach i jego część wpadła do sali, pierwszy pacjent schował się z krzykiem pod łóżko i pozostał tam przez około godzinę. James, drugi inwalida, leżał spokojnie na łóżku, wyraźnie nie był w ogóle przestraszony. Kiedy niebezpieczeństwo minęło, ten pierwszy wyszedł spod łóżka i rzekł: już myślałem, że nadeszła moja ostatnia godzina, powiedział z głębokim przejęciem. Byłem przekonany, że żelazo przetnie mnie na pół, gdyż wiatr wiał naprawdę mocno. Tak, wiał mocno, odpowiedział James, ale odkąd znam Pana Jezusa Chrystusa, nie boję się już śmierci, bo wiem, że On czeka na mnie po drugiej stronie i ja należę do Niego. Zdumiony wypowiedzią Jamesa pacjent skierował teraz uważnie wzrok w jego stronę. A skąd możesz to wiedzieć? Spytał z niedowierzaniem. Przeczytałem o tym w Słowie Bożym, Biblii, Piśmie Świętym, odrzekł James. Gdyż Pan Jezus Chrystus mówi osobiście, tego, który przyjdzie do mnie, nie odrzucę precz. Wyznałem Jemu moje grzechy, a On mi je wybaczył. Właśnie stąd wiem o tym wszystkim. James skierował wtedy swój wzrok na Nowy Testament leżący przy jego łóżku. I to zakończyło twój strach przed śmiercią? Zapytał ponownie ten pierwszy pacjent. Oczywiście, przecież nie schowałem się pod łóżko tak jak ty, prawda? Odparł spokojnie z wyrozumiałością James.